Ładne. Dzień dobry, witamy w programie Pojemność 2400. Dzisiaj będziemy zbierać kiszonkę. No właśnie, ty miałeś to powiedzieć, a miałem wytłumaczyć. Czyli co mamy zrobić? Mówiąc krótko, będziemy ciąć, będziemy to wszystko opakować w bele, będziemy to prasować oczywiście wcześniej, owijać folią i odkładać na miejsce. A co będziemy z tym, znaczy co będziemy tak pakować, ciąć, to już powie Puzo, no się lepiej na tym zna. Zaprosiła nas dzisiaj firma Polmod Warfama. No i właśnie sprzęt do zbierania kiszonki będziemy oglądać. I to wszystko mamy dzisiaj z nim. Ja nie do końca chcę, bo naprawdę przyjemnie się w tym wszystkim leży, no ale jak musi, to musi. Zapraszamy na program. Ale zanim przystąpiliśmy do zbioru kiszonki, postanowiliśmy sprawdzić i przetestować maszyny, które firma Polmod Warfama podstawiła na pole testowe. Zgodnie z naszą tradycją, zacząłem od tych najmniejszych. W pięknym słoneczku postanowiliśmy przetestować kilka ciągników, ale najpierw z Michałem porozmawiamy. Cześć Michał. Cześć. Michał Stocki, szef marketingu Polmod Warfama. Michał, powiedz coś o tym ciągniku, który jest za nami. Po pierwsze, ten model jest bardzo podobny do niektórych serii Valtry. Tak, zgadza się. Te ciągniki są produkowane w Turcji. W tej samej fabryce, w której są produkowane Valtry serii A, w fabryce Hatat Tarim. Ten ciągnik, można powiedzieć, schodzi z tej samej linii produkcyjnej, co Valtra serii A. Ale jest znacznie tańszy. Tak, zgadza się. Ciągnik jest kilkadziesiąt tysięcy, to na pewno tańszy od Valtry, z uwagi na to, że jest po prostu dedykowany na polski rynek i jest firmowany przez naszą markę, przez markę Polmod Warfama. Powiedzmy więcej o tym ładowaczu i opcja stabilizacji. Czym tak naprawdę to się różni od ładowaczy, który nie ma stabilizacji? W czym to nam pomoże podczas pracy? Przede wszystkim, kiedy podnosimy jakiś ciężki obiekt, ciężki przedmiot ładowaczem czołowym tur do góry i chcemy opuścić raptownie ładowacz do dołu, nie ma takiego momentu, kiedy wstrząśnie ciągnikiem, kiedy może się oderwać nawet któreś z kół. Nawet, raczej to nie, ale kiedy na przykład bele opuszczamy, bele po prostu może się wyślizgnąć. Różnego rodzaju są folie, jedne są bardziej śliskie, drugie są mniej śliskie. Wtedy ta stabilizacja nawet temu zapobiega, że ta bela nie wypadnie z ramion chwytaka. Miękko po prostu osiada. Miękko osiada, nie masz wstrząsu w kabinie. Działa to naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo perfekcyjnie. Tutaj kręciliście filmiki, jak to działa, także myślę, że to na pewno później pokaże. Natomiast chodzi jeszcze o właśnie takie powiedzenie. Dobrze. Sam ciągnik, 82 konie, tak? Ten konkretny model. Silnik Perkinsa, bardzo sprawdzona jednostka, bardzo prosta, stosowana w wielu różnych maszynach. Tak, i myślę, że to też poniekąd jest zaletą tego ciągnika. Jak już wspomniałem, w zasadzie to jest to samo, co Valtra serii A. Różni się właśnie tym silnikiem. Tutaj jest ten Perkins, w Valtrze jest wiadomo, jaki silnik. I tutaj jest to zaletą. Rolnicy często o to pytają i doceniają właśnie to, że siedzi tutaj oryginalny silnik Perkinsa. Sprawdzony. Gdzie wiedzą, jakie jest zużycie paliwa, gdzie wiedzą, jaka jest dostępność części, gdzie wiedzą, jaki jest serwis, co się może zepsuć, jak to naprawić. Prosta budowa i myślę, że tutaj akurat w tym przypadku silnik Perkinsa, oryginalny Anglik, jest tutaj zaletą. Lokalizacja najważniejsza w okolicach Dobrego Miasta i trzy pozostałe oddziały. Jeden z nich, o ile pamiętam, w Lublinie bądź w okolicach, tak? Jeden w Lublinie, ale najbliżej naszego Dobrego Miasta są Biedaszki Małe, koło Kętrzyna. Jest to producent ładowaczy czołowych tur. Jesteśmy pierwszym w Polsce producentem ładowaczy czołowych tur, który zamontował i zrobił, skonstruował taki ładowacz do zagranicznych maszyn. Tak, do zagranicznej maszyny. Takim naszym hasłem przewodnim to jest to: dajcie nam ciągnik, a my wam zrobimy ładowacz. Czy drugie hasło to jest: niemożliwe robić je w 3 dni, na cuda potrzebujecie tydzień? Tak, to jest dobre hasło i ja myślę, że często sam tym hasłem się posługuję. Myślę, że tak. Dobrze, tyle o hasłach, to podsumujmy. Cała maszyna tańsza w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych od jej zagranicznych odpowiedników, prawda? Od tej klasy. Zgadza się.
3 przedstawicielstwa, producent, czyli jesteście szeroko dostępni w Polsce. Jeśli chodzi o dealerów, sieć dealerska też mocno rozbudowana. Sieć dealerska mocno rozbudowana, w całym kraju jesteśmy widoczni, jesteśmy znani. Macie się czym pochwalić, mamy się czym pochwalić. Choćby o tura. Choćby o tura. Zresztą chciałbym jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę nazwa tur to wzięła się właśnie od nas, od oddziału w Biedaszkach, bo my ten wyrób, właśnie ładowacz czołowy tur, nazwaliśmy po prostu turem. I teraz wszyscy używają tej nazwy. Producent tura, który nie dość, że przystosował go do zagranicznych maszyn, to jeszcze go sobie tak ładnie nazwał. Dziękuję, Michał, za tę Dzięki. Rozmowę. Małe wcale nie znaczy słabe i mało przydatne. Oto dowód. Pierwszy etap zbioru to koszenie. Od prawidłowego doboru kosiarki do naszego ciągnika zależy jakość i ilość zielonki oraz prędkość, z jaką zakończymy pracę. Zobaczmy, jak radzi sobie ciągnik Warfamy. Zaczęliśmy od koszenia, a było tego naprawdę dużo. Choć trawa była wysoka, kosiarka rotacyjna i stosunkowo niewielki ciągnik poradziły sobie z nią bez żadnego problemu. Mimo tylko nieco ponad 70 koni mocy, udało się nawet przyspieszyć. Teraz ja Cię pomęczę. Dzień dobry, witam Cześć. Cię serdecznie. Karol porozmawiał o ciągnikach. W tej chwili jesteśmy na tyłach tych ciągników. No i musimy porozmawiać o maszynach, które dzisiaj prezentujecie. Podstawa tutaj to tak naprawdę, podstawa tej prezentacji to trawa, którą musimy skosić i odpowiednio przygotować do przechowywania. Powiedzmy, że trawę już mamy skoszoną, tak jak widać tutaj. I pierwsze urządzenie, które jest do tego nam potrzebne. Czyli to jest zgrabiarka. Zgrabiarka. Proste, dwa słowa. Proste urządzenie, prosta konstrukcja. Najważniejszy element, jeśli chodzi o tą zgrabiarkę, to jest przykładnia. I jeśli to wytrzyma, to powinno wytrzymać, powinno wytrzymać wszystko. Czyli to jest taki element, serce tego urządzenia, tak. I element, który może się zepsuć, tak? Tak, natomiast my stosujemy sprawdzone i niezawodne marki światowych producentów i myślę, że w tym przypadku nie odbiegamy od reszty producentów i tutaj raczej nie ma prawa nic się popsuć, bo to jest prosta maszyna, tak jak wspomniałem na początku. Prosta konstrukcja. No dobrze, czy ona się wyróżnia czymś od konkurencji? Myślę, że znacznie się od konkurencji nie wyróżnia. To jest maszyna prosta i ma działać. Ma działać. Ona ma działać, ma pracować, ona nie może się psuć. Prezentowana zgrabiarka to model Z554. Główne zalety, które podkreśla producent, to łatwy demontaż ramion, a co za tym idzie szybkie przygotowanie do transportu, odporność na nierówności terenu oraz duża wytrzymałość przekładni. Bardzo pomocny w prowadzeniu jest 3-punktowy kozioł przegubowy.
skosiliśmy trawę, mamy ją zgrabioną, że tak powiem, jednym ciągiem przez całe pole, żeby łatwo było zebrać, więc musimy ją teraz zebrać. Tak, i do tego mamy prasę. No to lecimy do prasy w takim razie. No i mamy kolejna maszyna, która posłuży nam teraz do zebrania tego wszystkiego i owinięcia. Zgadza się. To jest nasza prasa. Można powiedzieć... Jak się nazywa model? Z543. Jest to prasa już od wielu lat na rynku, także myślę, rolnicy ją znają, na pewno doceniają. Tak samo, prosta budowa, prosta konstrukcja, niezawodne mechanizmy, takie zalety jak szerokie ogumienie, owijanie siatką, centralne smarowanie. To są takie trzy chyba najistotniejsze elementy tej prasy. Na czym polega centralne smarowanie? Centralne smarowanie polega na tym, że w trakcie pracy łańcuchy, wszystkie elementy łańcuchowe, wszystkie łańcuchy są smarowane podczas pracy. To powoduje to, że rolnik po pracy nie musi dodatkowo bawić się w smarowanie, tracić czasu na tego typu czynności. Czyli potrzebujemy tylko przed uruchomieniem dodać smaru? Oleju, dokładnie. Szerokie ogumienie, żeby na przykład na grząskim terenie, tak jak tutaj też mieliśmy problemy, zresztą widać po to obłoconych kołach, żeby przejeżdżała stabilnie, żeby się nie kopała, żeby nie grzązła. Tak, i dała radę. Owijanie siatką, to jest w tej chwili również już podstawa. Słyszałem, że do tych maszyn także jest coś takiego jak elektronika, która informuje nas o zapełnieniu maszyny. Zgadza się. Prasa wyposażana jest w panel sterujący, który mówi, informuje o wielu na przykład czynnościach, o wypełnieniu komory, o ilości zwiniętych bel i kilku innych jeszcze czynnościach, które ułatwiają pracę. I to właśnie z kabiny ciągnika. To jest, myślę, istotny element. Oprócz tego jest sygnalizacja jeszcze dźwiękowo-akustyczna, która również sygnalizuje o wypełnieniu komory prasy i gotowości beli już do owinięcia siatką i do wyrzutu. Prasa zwijająca Z543 zwija bele o średnicy 1200 mm. W standardzie owija sznurem, ale opcjonalnie można wyposażyć ją w mechanizm obwiązywania siatką. Wydajność prasy to 20 do 35 bel na godzinę, minimalna moc ciągnika, który obsłuży tą maszynę, to 48 koni mechanicznych. Rozstaw kół 2100 mm, nacisk na zaczep ciągnika 380 kg. Dodatkowymi opcjami są układ centralnego smarowania łańcuchów, szerokie ogumienie oraz wał przegubowo-teleskopowy. Okej. Zwinęliśmy, zebraliśmy, wypadła i teraz musimy to wszystko owinąć folią. Zgadza się. Lecimy do owijarki. Muszę przyznać, że z tych trzech maszyn ta podoba mi się najbardziej. Dwa słowa o tym, jak pracuje. Jak ona pracuje? Pracuje na dwóch rodzajach folii. Mamy folię 500 oraz 750 i właśnie warto tu podkreślić, że warto pracować na folii 750 ze względu na szybsze owinięcie beli, na szybszą pracę, mniejsze zużycie tej folii i przede wszystkim liczy się tutaj czas. No, pracujemy. Nie musimy owijać jej kilkukrotnie, tylko My zakładamy, że do pełnego, wystarczającego i takiego pewnego owinięcia wystarczy 16 razy owinąć belę tutaj na tym mechanizmie owijania. Przy tej mniejszej folii ile razy musielibyśmy owinąć? Nie pamiętam, nie chcę strzelać, że 24, ale po prostu wychodzi na to, że mniejszej folii nie opłaca się stosować. Czyli teoretycznie ta folia jest tańsza, ale jednak więcej na niej zejdzie i wyjdzie nam to na samo. I to jest plus, że w standardzie właśnie jest możliwość owijania folią 750. Nie trzeba dodatkowo za to płacić, za taką możliwość. Czyli rozumiem, że u konkurencji taka możliwość kosztuje zawsze, tak? Tak, trzeba dodać parę złotych, aby dokupić taką opcję. Czy maszyna też jest tak prosta jak poprzednie?
Tak, my stawiamy przede wszystkim na to, żeby maszyny były proste, bo prosta, prostota jest niezawodnością i mniej elementów, które mogą im się mniej zepsuć. Elementów newralgicznych, które się mogą zepsuć, im mniej skomplikowanej elektryki, im mniej różnych jeszcze dodatkowych zespołów, podzespołów, tym mniej, tym większe szanse na to, że maszyna będzie dłużej pracować bez usterki. I tutaj również widzimy szerokie ogumienie, które znacznie ułatwia poruszanie się, szczególnie po łąkach podmokłych. Folia 750, która znacznie skraca czas owijania beli. Można belę owijać w trakcie jazdy, czyli po prostu ładujemy belę, owijamy. Czy ta bela nam nie wypadnie, jeżeli będzie na przykład nierówne podłoże bardzo? Nie, są zabezpieczenia, które uniemożliwiają wypadnięcie beli podczas transportu. Zresztą ciągnik się wówczas porusza bardzo wolno, ale jednak się porusza i jedzie do kolejnej beli. I to też już każda minuta skraca czas. Oczywiście. I zużycie paliwa. Po to są te owijarki samozaładowcze, że ciągnik, sterując panelem z kabiny ciągnika, wszystkie czynności może zrobić nie wysiadając i jeszcze do tego robiąc je w trakcie jazdy. Owijarka Bell Z586 to bardzo sprytne urządzenie. Ładuje, owija i stawia belę automatycznie, a całość sterowania odbywa się z kabiny ciągnika. Oszczędność czasu zapewnia owijanie bel podczas jazdy. Użycie folii o szerokości 750 mm powoduje, że 4 warstwy folii osiągamy już przy 16 owinięciach. Owijarkę napędza silnik hydrauliczny, a minimalna moc ciągnika, który może napędzać tą maszynę, to 48 koni mechanicznych. Maksymalna szerokość owijanych bel to 1200 mm, a maksymalna masa to 1000 kg. Całość dopełnia elektroniczny licznik owinięć. Podsumujmy zatem. Trzy maszyny, które bardzo pomogły nam przy zbiorze trawy. Mamy na pewno prostotę dużą tych urządzeń, niezawodność i szybkość działania. Zgadza się. Ja bym chciał jeszcze dodać, że oprócz tutaj tych maszyn, może niewymienionych, niepokazanych, dysponujemy jeszcze innymi maszynami do zbioru zielonki z linii Słomasiano. Są to platforma samozaładowcza. Jest to platforma, duża platforma do przewozu bel, do 33 bel po rozłożeniu bocznych nadstawek tam wchodzi. Kolejną rzeczą jest odwijarka do balotów zawiniętych w folię. I myślę, że pracujemy również w tej chwili nad kosiarką, tak aby już mieć kompletną całość, całą linię, czyli kosiarka, zgrabiarka, prasa, owijarka. No i jeszcze tutaj też niezbędnym elementem, jeśli rolnik nie posiada platformy samozaładowczej lub platformy po prostu zwykłej do przewozu bel, do transportu do gospodarstwa, jest ładowacz czołowy TUR. On jest niezastąpiony wówczas, żeby te bele czy przewieźć do gospodarstwa, czy przewieźć w odpowiednie miejsce na polu, czy po prostu załadować na przykład na jakąś tam przyczepę. A jak wiemy, posiadanie ładowacza czołowego jest dużo tańsze niż posiadanie ładowacza samojezdnego. Tak jest. Okej, Michale, bardzo dziękuję. Na koniec jeszcze naszego podsumowania powiedzmy, ile to wszystko kosztuje? Ile to kosztuje? Nie drożej niż pieniądze. Ceny naszych wyrobów w granicy pozostają w stosunku do konkurencji na podobnym poziomie. Natomiast myślę, że
przemawia do nas to, że maszyny są znane, firma jest znana, jesteśmy z rolnikami od 65 lat, to do czegoś zobowiązuje. Ten kontakt z rolnikiem mamy na co dzień, jak nawet tutaj na tych pokazach, na tych manewrach. Przede wszystkim cena, chociaż nie staramy się, tak, konkurencyjne, chociaż nie staramy się konkurować ceną, wolimy konkurować innymi rzeczami, takimi jak jakość, takimi jak niezawodność, prosta budowa, co wzmaga po prostu żywotność maszyny. Michale, życzę w takim razie, abyście nie stracili tego zaufania rolników. Dzięki. I jeszcze 65 lat dostarczali nam takie porządne maszyny. Oby 65 jeszcze więcej. Dziękuję. Dziękuję również. Wydawałoby się, że to już koniec. Wszystko ścięte, zgrabione, sprasowane w bele i owinięte folią, ale w ostatniej chwili udało mi się złapać sprawcę całego zamieszania. Nie mogłoby zabraknąć jeszcze jednego przedstawiciela tego całego zamieszania, czyli przedstawiciela dealera Birawit ze Szczuczyna. Witam cię, Jarek. Jarek Januszewski. Arku, osoba, która przyjdzie do was, po pierwsze jest obsługiwana od początku do końca. To nie jest tak, że sprzedacie sprzęt i koniec, zapominacie o takim rolniku. Tak, tutaj masz zupełną rację, dlatego że spotykamy się często z reakcjami rolników, którzy dzwonią do nas i czasami proszą nas o pomoc, czy moglibyśmy im pomóc w tym lub w tamtym. Więc pierwsze moje pytanie jest, gdzie zakupił sprzęt, tak? No i potem jest, że kupił. No dobrze, ale jeśli ktoś kupił gdzieś indziej, to przecież pomożecie takiemu. Też jeździmy, dlatego że tylko potem właśnie przez to, że on dzwoni do nas, a kupił gdzieś indziej, tym bardziej chcemy tam jechać, żeby pokazać, że po prostu czasami może jest zakup u nas, nie wiem, nie chciał, było mu za daleko, ale teraz widzi, że na nas można liczyć, tak? Czyli nie jest tylko to, że można kupić, tylko też jest kupienie i potem jest serwis. Gwarancyjny lub pogwarancyjny, jeżeli pełny jest maszyna serwis, ale też i pełna pomoc, nie tylko jeśli chodzi o technikę. Na przykład ma problem z uruchomieniem czy coś, też pojedziemy, pomożemy. Oczywiście. Czy jeśli chodzi o dostępność u was poszczególnych maszyn, jeśli ktoś chce sprzęt nietypowy, też jesteście w stanie sprowadzić? Nie ma problemu. Długo trwa sprowadzenie naprawdę nietypowego jakiegoś? A to zależności, jeżeli klient by miał jakieś tam większe wyobrażenie co do opcji jakichś maszyn, które pokazywaliśmy, tak? Pokazywaliśmy w dniu dzisiejszym. No choćby z tego, jeżeli z tej gamy. Chodzi, to jest zależności, to wtedy, nie wiem, jeżeli są to koła, czy to jest, myślę, że to jest od ręki, że tak powiem. Takie dobrze, koło od ręki, ale maksymalnie możemy czekać ile? 10 dni, 2 tygodnie? Do 2 tygodni możemy zmienić wszystko w maszynie. Do 2 tygodni i mamy wszystko, jesteśmy obsłużeni. Pełna gama sprzętu dostępna, dealer wyjeżdża, no czego chcieć więcej? Jeśli chodzi o ceny, no jak właśnie, jak zawsze mamy dwie, mamy oficjalną, i mamy tę taką troszeczkę mniej oficjalną. Tak. Czy ta mniej oficjalna też jest u was dostępna? Że tak powiem, zazwyczaj. Zazwyczaj? Zazwyczaj, tak. Jakiego rzędu zniżki, może coś się podpytam? A powiem tak, to jest wszystko zależne od sprzętu, jaki klient chciałby sobie, że tak powiem, wybrać. Tak? Też chciałbym może podkreślić to, że najważniejsze jest to, że jeżeli klient przyjeżdża i chce więcej maszyn kupić, tak, to wtedy ten rabat jest trochę większy. No jasne, rabat jest większy, no, dlatego... ale można powiedzieć tak, że jadąc do Birawita w Szczuczynie... Na pewno się dogada i wyjedzie z maszyny. Cennik oficjalny możemy odstawić na bok. Na pewno się dogada i wyjedzie z maszyny, tak jak wspomniałem wcześniej. No i właśnie, full service, na miejscu wyjeżdżacie do klienta, czego chcieć więcej. Konkurencję zostawimy z tyłu. Możemy tylko polecić, jeśli chodzi o Warfamę, Birawit w Szczuczynie. Czego chcieć więcej? Dziękuję, Jarek. Do usłyszenia. Odgrażaliśmy się, że to wszystko zostanie skoszone. No prawie wszystko, prawie. Ale tutaj mamy efekt. Mówiliśmy, produkt, że będzie finalny tego, co dzisiaj kosiliśmy. Podsumujmy w takim razie dzisiejszy odcinek. Obejrzeliśmy kilka maszyn, obejrzeliśmy ciągniki. Całkiem przyzwoite maszyny. Tak jak powiedzieli nam przedstawiciele, łatwe, proste chociaż, w użyciu. Chociaż nieduże, ale radzą sobie z tym bez żadnego problemu. Nawet taką mokrą belę, która może mieć nawet w granicach tony 200. Tony 200 nawet tak jest bardzo. Zresztą ten podnośnik TUR, który był zamontowany na tym ciągniku, on ma udźwig grubo ponad tonę. No to wszystko sobie ładnie poradzi. Ja się tylko zastanawiam, wiesz, ta łąka niestety dzisiaj była mocno wysuszona i mimo zapewnień przedstawicieli, że te maszyny z szerokim ogumieniem radzą sobie w tak zwanym mokrym terenie, na mokrych łąkach. Chciałbym to tak naprawdę zobaczyć. Wiesz, no to jest całkiem co innego. Tego mi zabrakło w dzisiejszej prezentacji. No mi troszeczkę też, bo warto by było gdzieś jakieś błoto. Następnym razem przywieziemy sobie swoją wodę. Jakiś taki wielki bajer. No swoje błoto. Błoto? To błoto już tu zrobimy, wodę. No ale dobrze, podsumowujemy. Ciągnik i
Tam leciały kwoty rzędu 100 paru tysięcy złotych. Razem z ładowaczem. To, co rozmawiałeś z rolnikami, którzy byli dzisiaj na pokazie, mimo wszystko jest to cena dosyć wysoka. No, trzeba naprawdę mieć spore pole, aby móc sobie pozwolić na takie urządzenia, no ewentualnie finansować to. No, ale tutaj jest niestety jedna wada, że jak no, będziemy mieli gorsze lata, no to nie zarobimy na te, tak, te leasingi, raty. Wiesz co, ale są i plusy stosowania tego nowoczesnego sprzętu, ponieważ to są mimo wszystko mniejsze wydatki eksploatacyjne, choćby na paliwo, które jest bardzo drogie w tej chwili. Choćby czas. Przecież widzieliśmy, że ten ciągnik, pomimo że on miał się w granicach 82 koni, jak mi mówił Michał, bardzo dobrze radził sobie, kosząc. Tak, i tego często rolnicy nie biorą pod uwagę, że jednak są... Zainwestuje się na początku trochę więcej, ale później się wydaje mniej. I to trzeba sobie naprawdę przeliczyć, bo na początku kwota 100 parę tysięcy złotych wydaje się pieniądzem nie do przeskoczenia. Można, da się. No i druga sprawa, to co ja rozmawiałem choćby z przedstawicielem tutaj dealera w Szczuczynie. Te ceny oficjalne w cenniku to są tylko oficjalne ceny. Czyli można takie, się pokłócić. Tak, to jest tak jak piwo bezalkoholowe. Zaskoczyłeś mnie teraz. Nie wiem, co powiedzieć. No, ty miałeś takie wejście. Kończmy w takim razie. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejny odcinek programu Pojemność 2400. Do zobaczenia. Więcej informacji o programie oraz archiwalne odcinki na portalu tvr24.pl.